Dobrze, moi kochani, zebraliśmy się tutaj, żeby zagrać arenę. Się urzeczywistniać. To jest poranna arena. Jest godzina 9:10 rano. Powiem tylko, że streamuję już od 7:30. Nie mogłem spać. Dobra, no to zaczynamy. Bierzemy sobie piskalka, bo jest spoko. Pirat odpada, kąt zaklęcie albo smokowiec. Wezmę sobie smokowca zamiast counterspella. To jest fajne, bo ukryte. To jest fajne, bo przywołuje. Siódemka wiadomo, bo to tam ogólnie spoko. Dobra, tutaj gejzer, to jest dobra karta ostatnio. Tutaj czwóreczka, ona jest też spoko. Kolczasty motowieprzu, czy bombowa ekipałkę? Wolę kolczastego. Nie będziemy sobie obrażeń tutaj zadawać. Prastara stara, nie. Żarłoczny szlam, oh yeah. Albo prorok of the zagłada. Prorok of the zagłada. No to prorok, weźmiemy sobie proroka. Tutaj pan smok jest spoko. To też jest fajne. To jest bardzo fajne. To jest spoczko. Żywiołaki. Żywiołaki i pędraki. Brudny szczur, chyba nie. Prorok zagłady. Jeszcze raz prorok zagłady. Serio? No nie wiem. Czy wziąć jeszcze jednego proroka zagłady? A wezmę sobie proroka zagłady. A kto mi zabroni? A kto mi zabroni? Na razie nie mamy czarów. Dobra, mamy tam smoki chyba dwa, to weźmiemy sobie to. Dobra, tutaj piątka, czwórka. Jak się to wygląda? Nie ma co gadać. Pierwotny glif. Big Game Hunter nie, weźmiemy tam siódemkę. Piątka, czwórka, tam żywiołaki jakieś się pojawiały. To tak nie jestem pewien. Dobra, weźmiemy tą piątkę, bo tam. Zjadacz sekretów nie bardzo, wolę prowokacje. Tutaj wiadomo, że portal. Nie mam mieć na szóstą turę. A bo. Dobra, siódemka, weźmiemy sobie siódemkę. Jeszcze jeden prorok zagłady? No chyba nie. Jajzblok też nie, weźmiemy do niego drania. No co ja mam grać tutaj z tych kart, powiedzcie mi. No, Jezu, znowu dostałem maga bez tych. Znowu mam maga bez czarów. No kurna, no. Jak tym grać, powiedzcie mi? Ja się tak denerwuję po prostu przy tej grze, bo trafię na maga, który będzie miał flame strike'i, pyroblasty, fireballe, wszystko, a ja kuźwa czar mam, gejzer. Taki mi dali. Zajebisty czar. No nie, no ja nie wytrzymam po prostu z tą grą. Trzeba pić chyba od rana już. Kurde no. Zaraz walnę kielona chyba. A, bo piwo otworzę. No, otwieram piwo. Ach. To nie jest złe piwo. Mediv kontra Uther! Będę walczyć z honorem. Niech rozpocznie się gra. WoWie nie ma magów bez zaklęć. A, no tak. Arena po wojaku. Wojaczek. Ach, witaj. Chciałbym przeprosić wszystkich, którzy to oglądają i będą oglądać na rozkaz. No, tutaj nie będzie niesamowitego wyniku. Przepraszam. Nie jestem w stanie. Nie jestem w stanie wyciągnąć z tymi kartami. Liczę tylko, że te chemiczki coś mi dadzą. Z glifu coś dobiorę. Słaba podawa. Kurde, ja bym z wami zagrał w tego WoWa. A to musielibyście ściągnąć. I Hotsa też ja już ściągam. Czekajcie, update. Ja już Hotsa ściągam. Ja tego WoWa też ściągnę chyba. Żeby sobie z wami pograć elegancko. Dołącz lub...
No nie wiem, co to za zwątpienie. Przywitaj się z moim małym przyjacielem. Niezły ten przyjaciel. Pyrka. Pyrka Pyrunia. Pyreczka. Ta lila wygląda na wiążącą prawnie. Wypij tę moc. Nadchodzi kres! Powiem wam tak, może ścinać Hearthstone teraz, bo ściąga mi się HOTS, bo jest jakiś update mega i wszyscy mówią, żeby grać. I potem jeszcze jest tutaj World of Warcraft. Czekam na rozkaz. Nie będę instalował. Gdzie mam World of Warcraft? Abonament wygasł. Nagle jest seria z WoWa na YouTubie. Myślę, żeby było spoko. Kurde, ja wam pokażę mój filmik pierwszy z WoWa. To jest sprzed wciula. Bonkol. Pozwól mi się zastanowić. What the fuck? Nie zapomnij o napiku dla Taurena. Właśnie. Moi drodzy, 2012 rok. Ciekawość do GW2, czyli nowej gry, która miała stać się Wolfkillerem. Moim zdaniem, no i macie, no. To jest, moi drodzy, mój odcinek z... Drugi październik 2012. Jeden komentarz to... Jeden komentarz tylko i to jest mój kumpel, przyjaciel ze szkoły od lat. I tylko jeden komentarz mi napisał. Nieźle. Ja wam później, ja wam wyślę ten odcinek. 10 na 10 w tym 9. No to nieźle. Dobra, co my tu gramy? Mogę spocząć na laurach. Wypij tę moc. Dumy wygrają grę? No nie bardzo. Wryj i wryj. Czekaj, czy go będzie kusiło wryj walnąć. Mi już jest słabo, to jest takie gówno. Kto to... Czekam na rozkaz. Kto pozwolił na to gówno? Plus 2, plus 6. No co to za czar w ogóle jest? I co mam zrobić? Czekam, mam zrobić. Ech.
Pirka. Dawaj. Jakie gówno. Ty. Ja już go nie odzyskam. No nie wytrzymam. Co tu się dzieje? Tą światłość. Twoja stara. Ten film chyba jeszcze przed zlasowaniem mózgu. Dawaj dole. Tak, tak. To tak wcześniej, a no. Fajna kreatura, ziomek. Na rozkaz. No i mat. Gratuluję. Nie mogę po prostu grać tych aren chyba. Wybiorę maga, nie mam czarów. Jest parodia. To jest parodia. Lód ci w oko, no. No to masz łapkę w dół i komentarz dla statystyk. A to ja idę zobaczyć, czy mam łapkę w dół i komentarz dla statystyk. No mam. Medi! Nawet komentarz kontra! Dostałem. Jestem fanem. Wow się pałkę. Lubię małe dziewczynki. Niech rozpocznie się gra. Nie wiem, no ja myślałem, że o tej godzinie... Ja myślałem, że o tej godzinie to... Nie będzie takich ludzi, nie? Ale widzę, że no... Nie zawiedliście mnie. Niezłe komentarze pod tym filmem. Siema i powodzenia, a dziękuję, pozdro ziomek. Nadchodzi krew! Ja jebie, on to naprawdę uderzył. Lecimy dalej. Naprawdę mi zabił Doomsayera.
No nie, no dobrze. Równie dawaj, czary. Jest wszystkim. On na dwa Doomsayery zużył kuźwa swoje wszystkie czary. No chyba warto było, nie? Na północną grań! Zwycięstwo albo śmierć! Nie, tu nie atakujemy. Nie daję łapkę i komentarz. A, to dobrze. Żuko jagody, moje ulubione. Nie mogłem spać, miałem mokre sny, no. Obudziłem się i okazało się, że to nie był mokry sen. Bo było naprawdę mokre. Ojej, wygadałem się, ojej. Idę zobaczyć te komentarze, moi drodzy, pod tym filmem. Ty zobaczcie, Bongol kupił Wowa, kurde. Lubię małe dziewczynki. No spoko. Ło panie, Bongol kupił Wowa. Kto mnie ogląda z Walenii? Rudy tutaj jest? To musi być Rudy. Jestem fanem Guild Wars. Przykro mi, że grasz Wowa. No to proszę bardzo. No. A teoria strun, tak. Teoria przy jakimś waczarek, ty myślicielu. Nie płacz. Nie płacz, nie płacz. Nie płacz, nie płacz, nie płacz, nie płacz. Koniec gadżetonu, zawsze na progu. Ludziwo! Zatrudniate! Nie, tego nie ma, jest ten drugi. Ten łysy z czapeczką. A to ty jesteś Astis w ogóle. Jestem. Łysy z czapeczką z Walenii. A to się ma. A bo my z Rudym to tak wiesz, my się z Rudym znamy. Z Rudym jest problem, bo Rudy swego czasu, nie wiem kiedy to, 2 lata temu. On miał jakieś trudne dni chyba w swoim życiu. A się wziął, pokłócił ze wszystkimi, kuźwa, skończył streamować. Wydupił. Skończył karierę. Wypij tę moc. Wydaje mi się, że gra jest za głośno. No elegancko. Ja nie gotowy. Jak tam wy tej w Warszawie żyjecie? Co gorole? Idzie to żyć tej Warszawka. Warszawka. Interesting. Interesting. Dobra, jakieś chore combo może być. Tak, dajmy tak. Idzie drogie życie, ale jakieś do przodu. No i dobra, no to żyjcie tam w tej Warszawie.
No dobra, ale no dobra, no to ty wy tam sobie tak nagrywacie, tam ty tam bawisz się, jak to tam sobie montujesz, nie? A powiedz mi, a co Rudy robi? On skończył te studia. Załatwię go do cacy. Weź połam cyganowi do gnic za niego na regatę. Wiesz co, ja w ogóle gdzieś tam, ja się okazało, że ja podobno gdzieś byłem, czy miałem być zaproszony, a ja nawet nic o tym nie wiedziałem. Daj spokój. Siema, Stilgarius. Stilgar jest sprawa. Stilgar, kurwa, kupiłem sobie kałacha. I to bez kozery, na odpuście. Czekajcie, bo aż puszek mi widać było. Stilgar, powiedz mi, czy ja mogę z tym na ASG iść? 56 zł kosztował. Muszę go poskładać. Umawiamy się, Stilgar, na leśne strzelanie. Ale do wiewiórek. Do dna. Wypij tę moc. On jest zamrożony, rozumiem. Do wiewiórek to nam YouTube zbanują. Aha! Spoko, spoko, to mi potem, dobra, dobra. W sumie z Warszawą można wymyślić wiele gruźb, na przykład uważaj, bo Warszawa może być twoją stolicą. Nie no, mogło być gorzej. Ja się cieszę, że Warszawa jest stolicą. No bo... To jest zdupione miasto, nie? Znaczy tak... Nie mówię to przez jakąś zazdrość czy coś, bo... Ja lubię jak jest miasto duże, tak? Bo tam wszystko jest w tym mieście, nie trzeba gdzieś jeździć. Tylko problem jest taki, że... jak coś jest stolicą, to tam do tego miasta odbywa się główny ruch, tak? Wszystko tam się dzieje, wszystkie kongresy, spotkania, to jest najważniejsze miasto. I dobrze, że Warszawa, takie nowe miasto w sumie odbudowane, jest stolicą, a nie Kraków, bo jakby Kraków był, to Kraków byłby zdupionym miastem. Tam byście nie przyjechali już sobie tak fajnie, jak teraz do kawiarenki, na rynek. To Kraków byłby zjebany. Sam jesteś zdupiony. Nie no, jak ktoś jest rozsądnym człowiekiem, to sam potrafi ujrzeć w Warszawie wielkie minusy tego miasta. A jest ich sporo. Oczywiście jest wiele plusów, ale niestety jest wiele minusów. No chyba, że ktoś jest takim zakłamanym człowiekiem i będzie brnął w to kłamstwo i będzie sobie wmawiał: nie no, moje, ja żyję tutaj, się urodziła, babcia się urodziła i się prababcia urodziła. I moja mama się urodziła, i mój tata, i mój drugi tata, i wszyscy się tutaj urodzili, i ja się urodziłem. I jest to najlepsze miasto. Byłem tu pierwszy, kochałem je, zanim jeszcze metro wybudowali. Takie było wspaniałe. Zajebiste, kocham. Co tam, Izdin? Coś ty mnie tam wyspał. Co się odjebało? Co to, nowa strona Jaroka? Arena po wojaku, elo. Ale co robisz, Izdin? Pozdrawiam cię. Siema. Największym minusem Warszawy jest mentalność. Nie, właśnie ten, dobra. A może to? Przepraszam cię bardzo. Człowieku, gramy. Ach, gotowe. A, spoko. Pozdrawiam cię. Dobra już, gościu, kurde, skończ. Gotowe. Dan Mastero. Co? Czon, czon, czon. Thank you.
Wychodź z mojej dżungli! Twoja dusza będzie cierpieć! No jak mi grozi? Witaj. I ty to nazywasz bronią? Mówisz, że chcesz wracać z tego miasta. No ciężko będzie tutaj coś ugrać, bo... Tak, on ma stół, a my nie. I nie chcemy się przetasować. Zagrajmy tak. W Warszawie przynajmniej jest cyrk. No, jest, jest na wiejskiej. A u mnie nie ma. A pomyślcie sobie, jakby w Warszawie nie było Pałacu Kultury, nie? To co by mogło być symbolem Warszawy? Ale nie, tak żarty żartami, nie? Ale tak serio, co by mogło być? Nie, tam syrenka to nie, ale jakiś budynek, jest coś takiego? Nie wiem. A syrenka, no ale nie, no przeważnie budynki są jakimś tam symbolem takim, nie? A może przypomnij tak. Jarosława. Aj, zamroził mnie bydle. Trzeba zrobić ankietę, moi drodzy. Trzeba iść... Trzeba iść po mieście Warszawa w dzień, jak Martin Stankiewicz. Trzeba pytać się wszystkich. Przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo, jakby nie było pomnika kultury, to co by było symbolem i ludzie by odpowiedzieli. I ten łysy taki, co tam jest. Taki łysy ten dres. No, ja to nie wiem. Z moim małym przyjacielem. Twoja dusza będzie czerwieć. Na 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 piżama. Grób nieznanego żołnierza. No. Jak teraz Jarosław tam dowodzi, to tam nie, takie różne rzeczy mogą być. A tu myśli dres cały czas tamtędy chodzi, irytuje, jak się tam nagrywa. A czy to jest jakiś bezdomny, czy co to kuźwa jest? Jakiś taki hobbysta, alkoholista? Twoja dusza będzie cierpieć! Człowiek z pasją. A, no faktycznie. Nie ukryjesz się przede mną. Będzie cierpieć. Dobra, ja go wyciszę, bo ten gościu to chyba ma nasrane w głowie. Dawno, dawno No nie powiem, że fajne karty, no fajne, no. Fajne, fajne. Co my zrobimy? Dobra, musimy liczyć na to, że trafi przynajmniej raz w tego. Mogę podejrzeć nick do darmowego Wiedźmina 1. O kurde, dawaj! Permit. K2. Ale ja tam nie kliknę chyba w to, co to jest. Arstechnika.com Gaming. Aha, GeoGog jest tutaj. Czekajcie, czekajcie, coś tu jest. Jakiś... Na Wiedźminek za darmo?
Ars is teaming up with GOG and we are giving away The Witcher for everyone. Email me a code. Jeden dzień został jeszcze. I to jest na GOGa, tak? Czekajcie, podam tam jakiś spamerski mail. Dobra, wejdę teraz. Społeczność, zakupy, oferty. O kurde, ja nie wiem skąd ja to dostanę. Square, Guardian, czekajcie, nie wiem jak to nazwać. Witcher. Jest, spam, you free code Witcher. GOG link. Kurde, kodzik dostałem do Wieśka jedynki. Nie jest to oczywiście jakiś majątek, ale myślę, że warto mieć w swojej kolekcji taką klasykę. A że nie mam jedynki na GOGu, to sobie to od razu dodam. Dobra, gramy dalej. Okej. Kontra! Jaina! User not found. Boże, tu ja na jakiego maila ja to się zalogowałem? Rozpocznie się gra. Enter security code. Podupczyło was chyba wszystkich. Dobra, zaczynamy, tak jest okej. Okay. Dobra, account. Jakieś tu gry mamy. A, tutaj mam Witcher 3 nawet na tym koncie. No dobra. I teraz co robimy? Witcher, muszę to wpisać. I kodzik jest tutaj. Dodajemy to do GOGa. Nie pokazuję wam kodu. Account. Order, wishlist, wallet, order, friends. Ciekawe. Games. Nawet nie wiem, gdzie tutaj na stronie się wpisuje kodzik. Dobra, czekajcie. To jest bez sensu, żeby to zagrać. Dobra, nic nie zagrywamy. Gdzie tu się kody wpisuje? Da się przez stronę wpisać kod, czy nie da się? Czy trzeba aplikację ściągnąć? Po lewej stronie masz, ale ja nie mam aplikacji teraz ściągniętej jeszcze. Po lewej stronie GOG. Games. Mówisz. A tutaj mam library, dobra. Wallet, wishlist, orders and settings. Wallet. Ciekawe. Bo nie da się przez stronę aktywować chyba. No w mailu dostałem link. No dobra, a może jak jestem zalogowany, to kliknę w ten link. Continue. Okej, dodałem. Claim for free. O kurdi, moi drodzy, mamy. Proszę bardzo. Witcherek tutaj na półeczce stoi. A może tak? No, działa. A jak mogę być szczery z wami, to ja nie grałem w ogóle w Wiedźmina 1. W dwójkę przeszedłem dwa razy i
i trójkę przeszedłem, ale jedynki... Znaczy, kiedyś miałem ją na kompie i zacząłem coś grać, ale... Ciekawe. Ja nie wiem... Nie, ja grałem w jedynkę, przepraszam. Ja grałem w jedynkę, tylko ja jej nie ukończyłem. Gdzieś doszedłem do drugiego aktu chyba. Mogę spocząć na laurach. Wypij tę moc. Pierwsza lokacja w wiosce jest męcząca, ale jedynka jest na podstawie książki jeszcze, nie? Bo tam macie lokacje i tam macie te... Tam macie sytuacje, które koniec, można w książce znaleźć. Wydarzenia. Zresztą, no... Samo intro, z czym walczył ten Geralt? Do dna. No właśnie. Autystyczny patrol przyjechał, siema. Ja wam powiem, na czym polega paradoks Wiedźmina 3. On jest tak dobrą grą i jest tak piękną i tak zajebistą, że człowiek nie wie, co tam robić w pewnym momencie. Nie wie, co on ma robić, bo wiecie, że jest tu fabuła, ale z drugiej strony, jak ją robicie, to gdzieś tutaj macie w głowie cały czas, że jest kuźwa jeszcze, no nie wiem, 100, 200, 300 wiosek do odwiedzenia. I tam wszędzie są questy. Nie wiadomo, za co się zabrać. Nie wiadomo, gdzie tu ręce włożyć. Do dna. Po mojemu dwójka i trójka mają najwięcej wspólnego z sagą. No nie no. Tam to już polecieli z tymi historiami, nie no. Jedynka jest na podstawie wydarzeń, nie. Żaden wiosiek nie był robiony na podstawie książek. Książki to tylko świat. Ale Iglo, są tam wydarzenia przedstawione w questach, w opowiadaniach. Podobne. Ma to związek. No dobra. To może się nie znam, no coś nie wypowiadam. Przepraszam. Przepraszam, że żyję. No nieźle gościu zagrał. Chcę odpowiedzieć!
O, znowu tego pożogowca tutaj rzuci. Better place. Better player, kurde no. O nie! Misplay. Fuck, nie mogę go wycofać? Ja jebie. On mi go skopiuje. Maria. Boże, z tym. Ej, nie. Nowa receptura. Bonkol, coś ty tam wyrzucił. Remigiusz Maciaszek. To kurwa? Rok zaktualizował zdjęcie na Sowę? Czekajcie, muszę to zobaczyć. Remigiusz. Serio, zaktualizowałem. Jak trzeba, to trzeba. Rok to jest wariat. Jestem tylko serwem. Patrzcie, co Rok zrobił. Zaktualizował na Facebooku zdjęcie. I napisał, jak trzeba, to trzeba. I pokazał Sowę. Ale jak ja im zazdroszczę tego... Jak ja im zazdroszczę tego... snajpera Ghost Warriora edycji tej prasowej z tymi gramofonami. Ale to dobre. To niezły Remigiusz śmiesz haszek. No trochę tak. Szkoda, że gry nie zawierała. Giermel, no. Do mnie! Gotów, panie. Moja tarcza za arkus! No i GG. Z drogi, miejsce na wieża! Na świnkajcie na tak! W tej sytuacji trzeci podcisk nie mógł uderzyć bohatera, nie mógł. Bo pierwszy trafił w 0-2, jeden z dwóch, nie? Były dwa taunty. Pierwszy trafił w taunta, drugi trafił w bohatera. I w momencie, kiedy trafił w bohatera, bohater był do końca tej tury niewrażliwy. Więc automatycznie pocisk poleciał na drugiego taunta.